Mamy tutaj zadanie przykładowe z naszego portalu, więc ja je sobie przekopiowałem tutaj i tu je rozwiążemy, a potem sprawdzimy rozwiązanie. Faustyna chce wykonać stoły i krzesła. Do wykonania każdego krzesła lub stołu potrzebna jest ta sama liczba drewnianych desek i gwoździ. W sumie Faustyna posiada 150 drewnianych desek i 330 gwoździ. Poniższa nierówność przedstawia liczbę stołów, która jest oznaczona literką S, oraz krzeseł K, które można wykonać ze 150 drewnianych desek. No i tu mamy tę nierówność 17S plus 6K mniejsze równe od 150. Natomiast następująca nierówność przedstawia liczbę stołów i krzeseł, które można wykonać przy użyciu 330 gwoździ. 24S plus 27K mniejsze równe od 330. No i pytanie jest takie, czy Faustyna posiada wystarczającą liczbę drewnianych desek i gwoździ, aby wykonać 3 stoły i 9 krzeseł. Czyli co? Czyli te liczby 3, czyli S równe 3 i K równe 9, to muszą spełniać obie te nierówności. No, wygląda na to, że do wykonania stołu trzeba 17 desek, a do wykonania krzesła 6. No, a podobnie do wykonania stołu trzeba 34 gwoździe, a do wykonania krzesła 27. No dobrze, czyli sprawdźmy, czy liczba stołów, czyli czy 3 stoły i 9 krzeseł spełnia nierówność na liczbę desek, czyli 17 razy 3 plus 6 razy 9, czy to jest mniejsze równe niż 150. Czyli tak, 17 razy 3 to jest 51, 6 razy 9 to jest 54, czyli razem to jest 105 i rzeczywiście to jest mniejsze równe niż 150, a więc dosyć desek. Desek ma dosyć. Teraz sprawdźmy jeszcze, czy ma dosyć gwoździ, prawda? Czy ma dosyć gwoździ. Dobrze, czyli 34 razy 3 plus 27 razy 9 i musimy sprawdzić, czy to jest mniejsze równe od 330. 3 razy 34 to jest 3 razy 90 plus 102. Teraz 27 razy 9, tak? To jest 9 razy 20 to jest 180, a 9 razy 7 to jest 63. Czyli razem to jest 243. Czyli tu jest 243, no i plus 102, tak? To jest razem 345. No co oczywiście nie jest mniejsze niż 330, tylko większe niż 330, czyli innymi słowy nie. Czyli brakuje jej gwoździ, czyli gwoździ brakuje. Desek ma dosyć, a gwoździ brakuje. Tak, czyli pamiętamy, dosyć desek, brak gwoździ. Wróćmy teraz tutaj. Wystarczającą liczbę desek i gwoździ? Nie. Wystarczającą liczbę desek, lecz nie starczy jej gwoździ. Dokładnie tak, prawda? Mamy dosyć desek, gwoździ brakuje. Czyli odpowiedź druga. Dobrze, no i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań i zdobywania punktów na naszym portalu.